Jacynto i Adrianie, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej woli aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Prośmy więc Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc przywitajmy katolickie małżeństwo, bo tu się dokonał ten moment, to jest to. Przywitajmy okazję.
na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Jacynto? Święta obrączka? Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kochani, teraz odchodzą oni do świec jedności, bo to, co przed chwileczką widzieliśmy, jak mamy zapalały świece, to oznaczało dotychczasowe ich życie, podejście teraz, a teraz, w tym momencie, coś innego się dzieje, oto stają się kimś jednym, czyli teraz biorą te dwie świece małe i zapalają wielką świecę, która symbolizuje to, co się dokonało.